Dubrownik, Split, Makarska. Ostatni rzut okiem. Skręć w lewo. Na Adriatyk. Opuszczamy Baśkę Wodę, niestety. Kierujemy się na Split, Omisz. Ale nie jedziemy jeszcze do domu, do Polski. Opuszczamy Baśkę Wodę, a jedziemy do miejscowości Rogoźnica. W Rogoźnicy spędzimy kolejny tydzień. Mam nadzieję, że też będzie pełen miłych atrakcji, zwrotów akcji, jak żeśmy tutaj spędzili. A tak w ogóle witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego i zapraszam. Witam! I zapraszamy do następnej przygody w dzisiejszym odcinku. Talking to the moon. Lepiej widać niż z Baśki Wody wyspę Bracz. Byłem tam kiedyś na miejscowości Supetar. Bardzo polecam, miejscowość Supetar, świetnie. Bajnice, Jesenice, jakoś tak. Droga dosłownie nad samą plażą. Dojechaliśmy do Splitu. Split widziany moimi oczami zupełnie z innej perspektywy niż Split, który widziałem dopływając do portu, przepływając promem z wyspy Bracz właśnie do Splitu. Wtedy zwiedzaliśmy wtedy pałac Dioklecjana w Splicie i jechaliśmy dalej w podróż do Polski, powrotną podróż. A tutaj jesteśmy teraz praktycznie no, w centrum Splitu, dlatego zupełnie inaczej to widzę, inaczej on wygląda dla mnie niż wyglądał wcześniej z perspektywy takiej nadmorskiej. A typowe miasto na nabrzeżu, domy, bloki, centra handlowe. Nie wiem, czy to coś w centrum jest do zwiedzania w tym, na Starówce raczej tak, a tutaj to nie wiem. Za kilometr mam stację benzynową, muszę trochę dotankować, bo co prawda przejechałem już, nie wiem, blisko 1000 km w sumie, a ostatnie tankowanie było jeszcze na terenie Polski, w Cieszynie. Cena chyba całej Chorwacji, bo gdzie nie przejeżdżam, ta sama cena jest 1,51 za zwykłego diesla. To strasznie coś się pieni się. Leje się tam. Pieni niesamowicie. Ale proszę, nie mogę normalnie zatankować, bo się pianę robi. Dopiero nawet nie wiem, czy mam pół baku. Pół baku zatankowane, a tu się pianę robi, nie mogę lać. Nie wiem, o co chodzi. Jesteśmy na przedmieściach Trogiru. Jest tutaj też lotnisko właśnie. I widzimy lądujący samochód. Samochód, no nieźle. Samolot lądujący. Tam po drugiej stronie ta wyspa też należy do Trogiru. Wyspa połączona takim mostkiem. Teren należący też do Trogiru. Wjechaliśmy na chwilę do Trogiru, chcieliśmy obejrzeć Starówkę, ale uwierzcie mi, jest tylu chętnych turystów do zwiedzania, że nawet na płatnych parkingach, które są praktycznie no wszędzie płatne, bo tu nie ma żadnych darmowych, nie ma żadnego miejsca na płatnym parkingu. Dla inwalidów są, no ale no nie mam legitymacji inwalidów.
wszędzie płatne parkingi są, masakra. Także chyba przejedziemy się po prostu tutaj, popatrzymy. Zawróciłem na rondzie, próbuję jednak znaleźć te wolne miejsce. A tutaj jest jakaś malutka miejska plaża, bo wjechaliśmy, nie wiem czy mówiłem wcześniej, wyjechaliśmy tutaj z tego głównego trogiru, który jest na lądzie. Przejechaliśmy przez mostek na taką małą wysepkę, tutaj właśnie jest ta starówka, gdzie się zwiedza. Ale nie wiem czy znajdę to miejsce, chyba się poddam i będziemy jechali dalej. No tak, tam jest ta staróweczka, zobacz, tam widać pozostałości tych zamków starych, stary kościół. Widzisz? Tak jest, dokładnie, tutaj jest ta staróweczka cała. Fajnie, można by tu trochę pochodzić, pozwiedzać. Zobacz jakie jachty. O, jakie jachty jest. O, widać, tak, tutaj są te zabytkowe takie ruiny jakiegoś zamku trogirskiego. Nie wiem czy to jest jeszcze rzymskie, nie, chyba nie, tak. To jeszcze rzymskie pozostałości z trogiru? Tak. Rzymskie... Aha, to kościół był chyba tam z XVII wieku, chyba jakoś tak, a ruiny są jeszcze po Rzymianach. Fajne takie kamieniczki. O, aż na sprzedaż. Na sprzedaż w ruinach. Niestety... Nie mogłem znaleźć miejsca wolnego, już mnie to zdenerwowało. Poza tym dzwoniła Żana, właścicielka apartamentu, do którego jedziemy. Dzwoniła, że już na nas za chwilę będzie czekała. No fajnie tutaj, taka plaża pod drzewkami chyba oliwnymi. Miejscowość Marina, przyległa do miejscowości Policia. A tak, kurde, no nie wiem. Tu się zmienia miejscowość za miejscowością. Jedna do drugiej przylega. No tak, taki parking dziki, bezpłatny, gdzie miejsce tam się parkuje. I kąpielisko. Z dala od miasta warto zatrzymać się przy piekarni. To są miejscowe wyroby. Pieczywo smakuje zupełnie inaczej niż z takiego sklepu kupionego w mieście. Tam to jest wszystko po prostu z taśmy leci. A właśnie za miastem, z dala od miasta, na takich wioskach, to prawdziwe chorwackie piekarnie. Starsza pani sprzedawała w fartuszku, nie w ząb angielskiego, ale się dogadaliśmy trochę po polsku, trochę po chorwacku. Się dogadaliśmy. Pyszne, pachnące pieczywo. Bułeczki, warto kupić bułeczek, który się nazywa Slanewa, jakoś się nazywa? Slanewa chyba, takie paluchy polane takim, nie wiem, białym czymś w zygzak i takie słodawe. O. Tak to wygląda. Pyszne, pyszne. W zależności od regionu mogą trochę inaczej wyglądać, ale smakują na pewno tak samo. I jeszcze wzięliśmy burka. To brzmi jak nazwa psa, nie? Burek. Albo burek z serem, albo burek z mięsem. Wzięliśmy z mięsem. Po prostu aż to jak pachnie. W całym samochodzie. No. To tak wygląda jakby baklawa mięsna z cebulą. Jak baklawa to wygląda. Takie ciasto, nie wiem, jakby, ale francuskie jakieś. No. Cała torba pysznego, pachnącego pieczywa za 10 euro. W mieście za tyle samo pieczywa byśmy dali, przypuszczam, że 20. What the hell? Jedź dalej prosto. To nie jest jednokierunkowe. Skręć w prawo. Dobra, idziemy do apartamentu. Chodźcie, zapraszam. Tutaj mamy pierwszy taras. Teraz co prawda jest na słońcu,
ale jest duży stół, ale nisko grillowe parasol, jakbyśmy chcieli się schować przed słońcem. Mamy taki widok na morze, na plaży. Rzut beretem. Chodźcie, zapraszam do środka. Number one. Hejo! Córcia już wcina spaghetti, po podróży zgłodniała. A mama? Mama zaraz przyjdzie. Tu mamy kolejny taras. O, tutaj lepiej widać plażę naszą. Taka zatoka jest. Ten domek niepoczęty trochę przysłania. I tu widzę taka malutka marina z małymi łódeczkami, żaglóweczkami. Living room jest dosyć duży. Tam nam trochę tego brakowało. Telewizor to nie jest potrzebny, tam to jest zbytek. Pokój kolejny, sypialnia z dwoma tapczanikami. O, i ten dźwięk, ojaj. Bajer. I teraz idziemy do sypialni mojej i żony. O co? Tradycyjna sypialnia, szafa, wielkie łóżko małżeńskie. Kolejny, trzeci taras. O, tu mamy widok z innej perspektywy. Z innej perspektywy, bo ta plaża, którą wam wszystko pokazywałem, była tam w tamtą stronę. Tu jest taki cypelek. Tą drogą dochodzimy 20 metrów dosłownie od apartamentu. Jest mała plaża, taka praktycznie prywatna tylko dla tych kilku domków. Tak wygląda z oddali ta plaża, na którą idziemy. Plaża w miejscowości Rogoznica. Trochę łódek, taki mini porcik. Następna gigantyczna agawa. No, ludzie wszędzie leżakują sobie na tych betonach i schodzą po drabinkach do wody. Z każdego miejsca plaży każdy sobie coś znajdzie. Nie ma takiej strasznej komercji jak w Baśce Woda. Jesteśmy na plaży. O, tam widać nasz apartament. Takie zielone okiennice i kominek od grilla. No i co? Plaża fajnie wygląda. Taka bardziej dzika niż w Baśce. Idę się przejść trochę z synem, zobaczę za tym cypelkiem tam, co tam jest ciekawego. Wypożyczenie leżaka plus parasola 20 euro za cały dzień. Tak właśnie wygląda naturalne, dzikie nabrzeże Chorwacji. Skały, wielkie głazy, kamienie. Tutaj się tworzą między tymi skałami takie małe kałuże, jak fala mocniejsza naleje wody. I w tych kałużach woda się nagrzewa. Można tam znaleźć krewetki albo kraby małe. O, tutaj jest ta większa plaża. To jest właśnie główna plaża miejscowości Rogoznica. To jest plaża Sepurina. Dobrze mówię? Ja chyba ta. Sepurina, główna plaża. No jest zdecydowanie większa ta plaża. Jest też więcej ludzi. Pewno. Tutaj w Rogoznicy na plaży, tam co
kilkanaście metrów są prysznice, to są darmowe. Darmowe dla wszystkich. Tak samo jak w Breli były darmowe. Zerknęliśmy tak menu i ceny tutaj w tych barkach. No to jest troszeczkę taniej jest niż w Baśce Wodzie i w Breli. Na przykład jeśli chodzi o piwo półlitrowe, o Żujsko lub Karlowaczko, w Baśce Wodzie i w Breli kosztowało zazwyczaj 3,80 € i więcej. Tutaj na plaży kosztują 3,40, 3 te same piwo za pół litra. Czyli jakby nie było, rogoznica jest trochę tańsza. Niby to jest tam kilkadziesiąt centów, ale przy kilku piwach na dzień to robi różnicę, prawda? Ogólnie usługi tutaj wynajęcia sprzętów wodnych też są nieco tańsze. Mniejsza miejscowość, nie taki kurort jak Baśka Woda i ceny od razu lecą w dół. Wczoraj było 38 stopni Celsjusza, odczuwalne 38. W nocy spadło do 29, odczuwalne 30. Całą noc włączona klima w domu na 22 stopnie. Wcześniej wspomniałem tylko o cenach piwa. Inne ceny, podobnie jak w Baśce, podobnie jak w Breli, za porcję frytek trzeba zapłacić od 3 do 4 euro. Na przykład Aperol Spritz kosztuje tutaj 6,50. W Baśce Wodzie kosztował 8,9, także jest troszeczkę drożej. Pizzę praktycznie w tych samych cenach. Włoski smak, a pizza kosztuje margarita od 8. Za inne pizze ze składnikami, z większą ilością składników, 10-12 euro za pizzę. Pizza ma około, ja wiem, 30-35 cm. Smażone kalmary, przysmak praktycznie dla wszystkich turystów, każdy wcina te kalmary smażone takie w panierce z frytkami. To jest koszt około 12, 15, a nawet 20 euro w zależności od lokalu i wielkości porcji. Kalmary z grilla w całości też bardzo dobre, też między 15 a 20 euro. A jeszcze można wspomnieć o wodzie. Woda, napoje, no to są dosyć drogo wychodzą. Za małą Coca-Colę 3-4 euro. Warto kawy spróbować z ekspresu, włoski smak. Kawa kosztuje od 1,5 euro nawet do 5. Tak to można sobie odpoczywać. Świetnie. Właśnie przyszliśmy sobie na obiadek. W postaci zupy chmielowej. Smacznego i pozdrawiam. Wyszliśmy sobie teraz na spacer. Przyszliśmy do portu, czyli tutaj, gdzie życie zawsze tętni, w każdym miasteczku Chorwacji.
I tu jest taki właśnie porcik i plaża miejska. Romantyczny mostek nad takim kanałem. Tak w ogóle tutaj gdzieś jest ten znak był, że tu jest nightclub. Wieczorem powiem, że idę z wykrywaczem, a przyjdę tutaj. Tylko cicho, nikomu nie mówcie. Zmajewo oko to znaczy Dragon's Eye. Smocze oko. Natura 2000. Teraz coś tutaj po chorwacku i po angielsku. A żyją tu różne jakieś stworzenia. Muszle. To jakieś, nie wiem co to są, ukwiały czy jakieś inne. O, moon jellyfish. Jakieś meduzy. European lobster. To jest homar europejski. Nieźle! To jest ta atrakcja. Jezioro zamknięte pośród skał. Ta żyje! Chociaż to był mój... Jeszcze czego? No nieźle sobie skaczą. Nieźle. Bardzo głęboko od razu widzę jest. Nie będę wymyślał, jaka jest tutaj głębokość tego jeziora, bo nie czytałem. Ale fajnie wygląda. Też bym sobie skoczył, ale ubrałem się w smoking. Ała, to moja stopa. To nie będę się moczył w smokingu, a w koszuli też się będę skakał. Szkoda mi butów ze skóry krokodyla. Nieźle skoczył na banie. A tutaj patrzcie, jak wysoko nie skakał koleś. Fajne było to jeziorko. Takie nietypowe. Pierwszy raz takie widziałem. I wróciliśmy teraz do portu. Tam widać w oddali taki mostek łączący wyspę dosyć sporą z Rogoznicą. Na tej wyspie też są różnego rodzaju apartamenty do wynajęcia. Słońce chyli się ku zachodowi. Ładny czerwony krążek. A my nadal w porcie kupiliśmy całą reklamówkę takiego fajnego pieczywa. Pięknie pachnie. Znowu są te paluszki słone, ciabata, ciastko takie z kremem czekoladowym i burek z mięsem, lubię to. A na emeryturze, jak będę, to bym chciał zamieszkać w takiej Chorwacji i zostać rybakiem. Taką starą łajbą sobie pływać, łowić ryby, owoce morza i sobie tak spędzać miło czas. Za 28 wieczorem wracamy już do domu. Jeszcze skoczymy sobie na plażę się wykąpać. Cennik rejsów na łodziach i motorówkach. Jest już ciemno, ale nie na tyle ciemno, żeby nie iść jeszcze na plażę, zażyć kojącej kąpieli po spacerze, gdzie się zgrzaliśmy. Zresztą, kto by się tam przejmował, czy ciemno, czy nie ciemno. Kończę dzisiejszy dzień, dzisiejszą przygodę. Idę do łóżka spać, żeby jutro wstać i zacząć nowej przygody. Trzymajcie się do następnego odcinka, a jeśli się podobało, to możesz dać suba, lajka, jakiś fajny komentarz. Dobranoc, cześć. Talking to the moon.